Cześć kochani, witam Was, Pepko. Jak widzicie, są nowe dresiki, nowe krótkie spodenki, ale naprawdę prześliczne. Pokażę Wam też nowe bluzki, zajrzymy na piżamki, dekoracje, także zostańcie koniecznie do końca. Teraz nowością w Pepko są takie krótkie spodenki i bluzy takie dresowe. I słuchajcie, one są dostępne i dla mam, i dla dzieci. Możecie sobie kupić takie same. 25 zł kosztują spodenki i są tutaj na przykład różowe albo zobaczcie niebieskie. Tak jak Wam wcześniej pokazywałam. I takie same możecie dobrać dla maluchów. Dla maluchów krótkie spodenki kosztują 15 zł. I lecimy dalej. Jeśli jesteście tutaj nowi, to zostawcie subskrypcję, a jeśli lubicie moje przeglądy, to koniecznie łapkę w górę. Ostatnio na przeglądzie pokazywałam Wam takie sukienki, ale one były z długim rękawem, a teraz za 30 zł pojawiły się identyczne, tylko po prostu z krótkim. Obok są takie czarne spodenki. Właśnie zastanawiam się, czy sobie ich nie kupić, bo wydaje mi się, że będą naprawdę bardzo wygodne. Mają długą nogawkę, bo to wiecie, takie już rybaczki można to chyba nazwać. Ja właśnie lubię takie długie nogawki, 40 zł, do tego są na gumeczce, bardzo taki przyjemny, przewiewny materiał, bo to jest ten, wiecie, seria Made with Linen. I naprawdę wydaje mi się, że będą wygodne, także trzeba je przymierzyć. Tutaj są jeszcze takie bluzeczki z takimi naszytymi, wyhaftowanymi serduszkami, takimi malutkimi, których nie wiem szczerze mówiąc, czy widać na filmie. Dajcie znać w komentarzach. 25 zł, a rozmiary są do XXL. Poniżej są hitowe spódnice. Słuchajcie, takich spódnic fajnych nie widziałam nigdy. Nigdzie teraz. 40 zł. Przynajmniej mi one się naprawdę bardzo podobają, bo są takie dość oryginalne. Natomiast tuż obok są krótkie spodenki. No to też coś tej nogawki mają. 40 zł. Wysoki stan. I tutaj jeszcze taka spódnica, zobaczcie, ale ona chyba już była, nie? Tak mi się już kojarzy, że ją pokazywałam. 40 zł w rozmiarach do XXL. Nowością są jeszcze takie sukienki. One mają rękaw taki 3/4, no taki wiecie, do łokcia, nawet mniejsze niż 3/4. One kosztują 40 zł i są długie. To są takie do, myślę, przed kostki. Tutaj jeszcze są za 25 zł takie bluzeczki, które w ostatnim przeglądzie pokazywałam Wam niebieskie z tym ściągaczem na dole, a teraz właśnie się pojawiły jeszcze różowe. Co tutaj z nowości chciałam Wam pokazać? Chyba piżamki. Jedne mi się tak kojarzą, że są z tych nowszych. To te z tymi ślicznymi spodenkami. One kosztują 35 zł. Rozmiary są do XXL. Tu też taka fajna na ramionczkach koszula. Zobaczcie, za 15 zł. Jeśli macie teraz, wiecie, gorąco w domu, bo dni są już teraz ciepłe, chociaż u mnie zapowiadają ochłodzenie znowu od przyszłego dnia. Powiem Wam, że wariuje bardzo ta pogoda w tym roku, bo raz jest 30 stopni, raz 15, raz 30, raz 15, a za chwilę się okaże, że przymrozki kurcze są. Krótkie spodenki męskie w różnych kolorach. One są w cenie 15 zł. Co tutaj jeszcze? Takie piżamy, zobaczcie, komplety macie na przykład za 35 zł w rozmiarach do XXL, takie z niebieskimi spodenkami. Albo tutaj jest taki bardziej kolorowy, z takimi statkami i do tego spodenki są na przykład zielone i on kosztuje 35 zł. Tutaj za dwie dyszki kupicie jeszcze takie dresowe spodenki w rozmiarach do XXL. Albo na przykład tutaj takie jeansowe, bardzo podobne do tych damskich Sinseya, słuchajcie, za 50 zł. Tutaj zobaczcie, też fajne stroje kąpielowe dla dziewczynek się pojawiły. Taki strój kosztuje 30 zł i powiem Wam, że szkoda, że nie ma takich na dziale męskim, damskim, boże, co chciałam teraz powiedzieć. Ale naprawdę mają bardzo ładne wzory, strasznie mi się podobają. Muszę je córce wziąć koniecznie. Ile on kosztuje? 20 zł. Nowe te podkładki, te limonki Wam już pokazywałam, albo limonki, albo cytrynki, już teraz nie pamiętam, 6 zł. Fajne są też te pojemniczki, takie żółte, cytrynkowe takie troszkę,
10 zł. I słuchajcie, te wyposażenia do tych szuflad. Ja Wam chyba ostatnio pokazywałam zielone. Zaraz Wam pokażę. A teraz w ogóle są jeszcze inne kolory, bo jeszcze teraz widzę, że jest różowy. A wcześniej tego różowego się nie pamiętam. Pamiętam już tylko na poprzednim przeglądzie, że był tylko jeden kolor. Nie pamiętam, który Wam pokazywałam. Bo pamiętam właśnie, że były tylko w jednym kolorze, były teraz właśnie dzisiaj zdziwione. Jestem, że są dwa kolory. 30 zł, ale fajne to jest, naprawdę, polecam Wam, bo no za 30 zł macie wyposażenie, do tego zobaczcie, jak tutaj dużo jest sztućców. Tutaj są też takie lampki solarne z takiego ala tłuczonego szkła, czy z taką linką, na której możecie sobie zawiesić, 25 zł. W ogóle pamiętacie te patery? One były chyba tylko w większym rozmiarze, mi się wydaje, 40 zł. Teraz już jest ich znowu w Pepco sporo. Takie talerze, wiecie, ogrodowe, tutaj są różne. One są z takiego plastiku, czy coś takiego, taki, wiecie, taki... Czekajcie, cenę sprawdzę. 8 zł. One są naprawdę, te żółte mi się bardzo podobają, właśnie 6 zł, bo są takie mega żywe, mega takie intensywne, właśnie fajne, ja lubię takie żywe kolory. Takie lampki ścienne jeszcze się pojawiły, zobaczcie, solarne w Pepco za 15 zł. Fajne, żeby sobie gdzieś powiesić właśnie przy drzwiach, czy dodać takiego uroczego klimatu, wiecie, gdzieś na tarasie. Tymi lampkami tylko z Action byłyście zachwycone, więc dajcie znać w komentarzach, czy macie to też z Pepco i jak one się spisują. 25 zł kosztuje, ogólnie wyglądają dość fajnie. Takie kosze i słuchajcie, ja ich w Pepco na nowościach ostatnio nie widziałam, w ogóle nie pokazywałam Wam ich nigdy, one tu już proszę za 40 zł, są przecenione. Tak sobie tu przejdziemy, zobaczymy, co jest jeszcze fajnego na dziale sprzątającym. Tylko nic nie widzę nowego na sprzątającym, nic nie widzę. Jedynie pamiętam, że te lusterka były czarne, a teraz widzę, że są jeszcze różowe. Różowe dużo ładniejsze moim zdaniem, 10 zł. Ok, sprawdźmy może tutaj jeszcze, czy jest coś nowego na poszewkach. Myślę, że tak dużo nowych rzeczy po majówce właśnie teraz wskoczy, więc myślę, że to będzie szok. 12 zł, ta poszewka jest nowa, jej nie było wcześniej. Ta jest piękna, wysenna, taka 8 zł, bardzo mi się podoba. Ok, dobra, lecimy dalej. Słuchajcie, takie w ogóle takie torebeczki tu jeszcze przecenione. Ja w ogóle jakoś tak wcześniej uwagi na torebki, takie portmonetki, wiecie, nie zwracałam uwagi, a tu proszę, to jest dużo takich fajnych rzeczy. Takie małe gdzieś do podręcza, jakieś małe torebeczki za 15 zł. Takie na dokumenty za 20, zobaczcie. Nie wiem, czy w ogóle lubicie przeglądy takich drobiazgów też z Pepco, czy jednak wolicie tylko te duże rzeczy. Ale no to też są fajne, nie? Przydatne bardzo gadżety, taki mały portfelik na przykład za 6 zł. Z mojej strony to już wszystko. Dzięki wielkie za przegląd. Pozdrawiam, życzę Wam miłego dnia. Hej!